Siema, ja jestem Piotr Królew i witam was w następnym odcinku na For Life'ie. No i na wstępie oczywiście pozdrowienia i pozdrawiam gracza Lilboy, szachista, który dał mi 1350 pelenów. Oczywiście wlatuje na listę top donatorów, jakby nie wiedział. Celski, Miliusz, Perios i jego Zetera. Chciał, żebym pozdrowił jego Zeterkę, więc pozdrawiam jego Zeterkę. Ursus Turbo, Myty, Bartek, Zeus, Adiko, Zatruty, 1909 i Kaczorski. Te osoby mają pozdrowienia ode mnie, więc no możecie się cieszyć, że jesteście na odcinku. No i dzisiaj mamy do testowania Stingera 2.2 Full Tune. Chyba to jest Full Tune. Prawie Full Tune, nie ma tam hydrauliki, ale to jest Up 3, więc niepotrzebna jest hydraulika. Więc taki Stinger ogólnie to jest kozak fura. Przed chwilą się przejechałem tym samochodem tutaj do Las Venturas, bo inne drogi są za krótkie, żeby przetestować tutaj VMAX-a. VMAX wynosi 270 chyba, o ile dobrze patrzyłem. I tak za chwilę to sprawdzimy. No i pojazd jest od Bregona. Tu macie Bregonek, taką tablicę rejestracyjną, więc to jest Bregona samochód. Bardzo mu dziękuję za użyczenie tego pojazdu. Nawet sam się zgłosił, czy nie dać mi takiego do testów. Więc postanowiłem sobie takiego tutaj wziąć od Bregona. No i testujemy oczywiście przyspieszenie do 100, 200 i do VMAX-a. Potem oczywiście do VMAX-a z nitrem, bo ten samochód ma nitro, podwójną butlę, której tu nie widać. I możemy właśnie tutaj podwójnie sobie wtrysnąć jakby dwutlenek, czegoś tam, nie dwutlenek, tylko jakiś tam gaz się wtryskuje, zapomniałem już jak on się nazywa, sorry za to. No i co, testujemy sobie od razu już przyspieszenie. Ostatnio w ogóle nagrałem ten filmik z CS-a, dużo osób w ogóle tutaj nie lubi CS-a chyba na moim kanale, ale ja go będę dalej nagrywał, więc osoby, które nie lubią CS-a, to nie piszcie pod komentarzami, że ludzie tego nie będą oglądali, bo jak patrzę na statystyki, wyniki oglądania są, moim zdaniem, są większe niż oczekiwałem. O, tak to miałem powiedzieć. Są większe niż oczekiwałem, więc naprawdę się cieszę z wyników, które osiągnąłem ten filmik. W dwa dni to jest już prawie 200 wyświetleń i tyle mi wystarczy. CS to jest poboczna seria, którą będę nagrywał w odskoczni od For Life'a, bo też trochę się For Life nudzi, no bez przesady. Nie będziemy nagrywali na kanale tylko For Life'a, bo to nie ma sensu. Dobra, bez gadania, zaczynamy już testowanie do 100, więc lecimy. 3, 2, 1... Lecimy setkę, dobra, setka była, na ekranie wam się wyświetla oczywiście wynik, więc bez zbędnego przedłużania lecimy 200, więc 3, 2, 1, lecimy 200. Pojazd, jak mówię, zajebiście przyspiesza. Za chwilę 200 będzie, pyk, była 200. Zawrócimy sobie tutaj, oczywiście pod prąd, bo po co, kurde, zawracać drugą stroną. I tak tutaj nie miałem gdzie skręcić. No i widzimy się za chwilę. Dobra, teraz sobie testujemy oczywiście przyspieszenie do VMAX-a, który wynosi 270, o ile się nie mylę, więc co? 3, 2, 1, lecimy VMAX-em. Pojazd, jak widzicie, przyspiesza trochę jak Bullet, moim zdaniem. Powyżej tych 220 przyspiesza nawet chyba lepiej niż Infernus. Dobra, 265 chyba było, albo 267, 270 sorka, więc lecimy tutaj na koniec albo początek i widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy tutaj na końcu autostrady albo początku, no i testujemy oczywiście przyspieszenie do VMAX-a z nitrem, więc ja już tutaj za chwilę kliknę sobie X-a, więc co? 3, 2, 1, lecimy teraz VMAX-a z nitrem, jak widzicie kreska leci jak oszalała. I lecimy 260, on dalej leci, lecimy 230 i lecimy ponad 230 na godzinę. Bregon mówił, że to jest 200, nie 200, tylko 317 na godzinę. Taka prędkość właśnie, taką prędkość ma ten samochód. O kurde, jeszcze z ogranicznikiem wyhamowaliśmy ten samochód, nieźle. Ostateczny werdykt, samochód zapierdziela nieźle i lecimy przetestować następną rzecz, czyli ile płacimy za naprawy w takim pojeździe. Moim zdaniem to będzie trochę dużo, ale za chwilę się o tym przekonamy. Dobra, jesteśmy już u mechanika, ja rozwaliłem samochód właśnie w taki sposób, jaki tutaj widzicie. Wyciągnąłem sobie 3000 pieniędzy, bo nie wiem ile w sumie zapłacimy za jego naprawę. Wydaje mi się, że dużo, więc zrobiłem sobie taki trochę duży zapas. Lecimy do markera oczywiście. Zaznaczamy wszystkie rzeczy, które tu trzeba, żeby test był jak najbardziej wiarygodny. No jak już widzę, płatność w sumie tego samochodu nie jest aż taka duża, jak mi się wydawało. Zniszczyliśmy prawie cały samochód, zapłacimy 310 pelenów i będziemy czekali prawie 2 minuty, czyli jak w sumie w prawie każdym samochodzie. Płacimy w sumie tyle, co za Buffalo, który chyba kiedyś miałem. Podobnie się coś płaciło, albo mi się wydaje, nieważne. Lecimy z naprawami, tyle kosztuje naprawa tego samochodu i widzimy się za chwilę.
Jak już tu jesteśmy u mechanika, to co do ceny takiego samochodu. Pojazd taki kosztuje około 2000, nie 2000. 2 milionów 900 tysięcy. Bregon mówił, że taki tutaj 2.2 Full Tune kosztuje około 2 milionów 600 tysięcy. Tak mi Bregon mówił, więc to ja tych cen tutaj nie znam za bardzo. Pytałem się Bregona, więc powiedział, że czysty, bez nitra, znaczy czysty. Stinger 2.2 Full Tune kosztuje 2 miliony 600 tysięcy, więc jakby dodać do niego nitro, to by wyszło jakieś 2 miliony 900 tysięcy i za tyle taki samochód możecie sobie kupić. Dobra, jesteśmy już po naprawie tego samochodu, no i co do driftowania tym pojazdem. Moim zdaniem, jak teraz tak driftujemy, to coś by się udało driftować. Jesteśmy teraz na napędzie na tylną oś, więc no, jak te koła tutaj boksują, jedna osoba powiedziała, że to mielą koła. Ja mówię na to, że boksują koła, tak myślę, że tak się mówi. No jak tutaj sobie tak pojeździłem chwilę tym samochodem, moim zdaniem tak, skrętku jest w miarę dobry, nie jest zły, tak powiem szczerze. Ale co do boksowania tymi kołami, trochę za szybko łapie przyczepność, więc to jest minus tego samochodu. Jak teraz co wejdziemy w taki zakręt, no w sumie to nie był drift raczej. Ja mu oczywiście mówię, że driftu za bardzo nie umiem. Mówię z doświadczeń, które teraz przeżywam, jeżdżąc z tym samochodem. A na przykład pomiędzy takim Elegy, którym się zajebiście driftuje. Więc na upartego takim Stingerem dałoby się coś driftować. To nie byłby jakiś super ekstremalny, zajebisty drift, który by, kurde, był przez długi odcinek trasy. Jak widzicie teraz, jakiegoś tam drifta zrobiłem. Jeśli osoba by miała robić drifty, to może by go pociągnęła tam dalej. I niestety nie umiem, więc ostateczny werdykt, na siłę można tym driftować, ale nie polecam. No i co do przyczepności tego pojazdu, zmieniłem sobie teraz na PET na 4 koła i przy wjeździe w zakręt sobie tutaj ze spacją, przy napędzie na 4 koła fajnie on wyprowadza się do przodu. Nie ma takiego czegoś jak na przykład w Sabrze, że przednie koła mają mniejszą siłę na napędzie na 4 niż tylnie, a tutaj mają prawie taką samą siłę, więc to fajnie tak wychodzi z zakrętu. Przy jeździe z maksymalną prędkością, w sumie jak teraz tak widzicie, skręcam sobie lewo-prawo, nie jestem w stanie wprowadzić go w poślizg, więc to jest plus dla tego samochodu. Za chwilę dojdziemy sobie do skrętu i zobaczymy, jak to skręca, bo szczerze mówiąc nie patrzyłem na to. Skręca w sumie dobrze, jedziemy 265 na godzinę, taki Infernus by tutaj trochę, byśmy musieli Infernusem zwolnić, bo to jest taki pojazd nisko zawieszony, Infernus oczywiście, nisko zawieszony i tak przy maksymalnej prędkości kiepsko skręca. Tu ten skrętku jest w miarę dobry, więc przy dużych prędkościach da się nim fajnie tutaj jeździć. To chyba tyle w tym odcinku. Jeśli wam się spodobał taki właśnie odcinek z Stingera 2.2 Full Tune z nitrem oczywiście. Nie wiem, czy ktoś jeszcze robił test takiego pojazdu. Może jestem pierwszą osobą. I pierwszą osobą, która robi właśnie taki test, który jest z samochodem, który jedzie powyżej 300 na godzinę. No i jeszcze poprosiłbym was o zostawienie suba, jeśli ten odcinek wam się spodobał i lajka o zostawienie, bo to mnie naprawdę wspiera. Jeśli widzę, że na przykład po odcinku jest duży przyrost subów, to kurde, aż się cieszę i chcę się robić następne filmiki. Tak samo z lajkami. Jeśli po prostu polubił wam, znaczy jeśli wam się spodobał ten filmik, to zostawcie po prostu łapkę w górę. Ja bardzo się ucieszę. No i co? Zapraszam do oglądania następnych odcinków z For Life'a, jak i CS'a. Może się pojawią już live'y z CS'a i z For Life'a, jak tylko się jeszcze internet ogarnie. Na razie jest internet spokojnie, spokojnie wszystko działa, więc jak dalej tak będzie, to może się znowu pojawią live'y na kanale. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!